Niezależnie od własnych preferencji, firmę Geekvay kojarzy praktycznie każdy waper. A jeżeli nie kojarzy, to udaje. Firma od 2015 roku zaliczyła gigantyczny progres, gigantyczny skok popularności. Już na samym początku mógłbym wam wymienić z pamięci wiele modelów, które zapadły mi właśnie w pamięć, ale takimi pierwszymi modelami, które sprawiły, że ten Geekvay wpłynął na rozwój tego rynku, były chociażby RDA Tsunami oraz RDA Gryfin. No już nie wspominając o chociażby Amicie. Możecie w komentarzu dać znać, czy kojarzycie te produkty. A to dopiero parę modeli, które zapadły wielu waperom w pamięć, a nie wspomniałem nawet o tych, które są cały czas kontynuowane i są jeszcze bardziej popularne. Ale oczywiście, hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Dymek i witam was na bardzo ciekawym filmie Historia Geekvape'a. Oczywiście, jeżeli podobają wam się moje filmy, to pamiętajcie łapeczki, subskrypcje i komentarze. Podbijmy troszeczkę zasięgi na przekór YouTube'owi. 2015-2016 rok to jest czas, w którym wszyscy usłyszeli o tej marce, która wywodzi się oczywiście z Chin, z Shenzhen. Shenzhen, czyli tam skąd wszędzie się wywożą urządzonka. Prawie wszystkie. Ich pierwszym parownikiem było RDTA Peerless, którego ja nie kojarzę i wy pewnie też nie. Serio, nigdy nie słyszałem o nim. Ale tak naprawdę taką sławę, splendor zyskali oni m.in. parowniczkiem Amitem RTA, chociaż ja nie mam z nim najlepszych wspomnień i najlepiej wspominam tak naprawdę Zeusa RTA, który był troszeczkę game changerem, przynajmniej w Polsce, dlatego że górny przepływ powietrza, czyli nie cieknięcie, nie plunięcie, plujcie. Bardzo wygodna baza, a przy tym taki smooth vape. To był naprawdę innowacyjny parowniczek jak na swoje czasy i pamiętam, że jarałem się nim niesamowicie. A nawet nie zacząłem jeszcze mówić o serii Aegis. Tak jak wspomniałem, Geekvay powstał w Shenzhen w Chinach w 2016 roku. Wypuszczają na rynek RTA Gryfin, który staje się bardzo, bardzo popularny i wynosi ich na wyżyny, jak wtedy się wydawało, maksymalne popularności, ale nic bardziej mylnego. Oczywiście warto również wspomnieć o podmarce DigiFlavor, która również wypuszczała oczywiście z mniejszą częstotliwością parowniczki i sprzęty. Czym zasłynęła marka i z czego jest znana? I tutaj kiedy powiemy Geekvape, to chyba każdy z nas powie wodoodporne i wstrząsoodporne boksy. To jest firma, która po prostu wpływała na trendy, jakie są na tym rynku, a raczej je nawet tworzyła, dlatego że to był pierwszy tak naprawdę wodokurzo i wszystko odporny boksik. W sensie nie wiem, co on teraz pokazuje, bo to jest jego kolejna wersja. Oczywiście pierwsze Aegisy, Aegis Legend, miały pewne niedoskonałości, jak chociażby ta klapka na samym dole, ale i tak był to w pewnym sensie game changer. Coś, co stworzyło popyt na urządzenia wodo i kurzo i wszystko odporne, bo wszyscy inni producenci musieli się dostosować i dokładnie tworzyć to, co Geekvape wypuszcza. Lecz aktualnie firma produkuje praktycznie każdego rodzaju urządzenie. Mamy pody MTL, mamy podomody, mamy pody MTL i DTL, mamy oczywiście boksy, mamy kity, mamy coś na jeden, na dwa akumulatorki, na duży, na mały, totalnie wszystko. Oprócz RTA i RDA. Tego już nie było dawno. Niewątpliwie za sukcesem Geekvape'a na świecie stoi bardzo dobry marketing. Jedną z takich ostatnich, dość głośnych zagrań jest chociażby nawiązanie współpracy z PSG, jak to woli. Czyli myślę, że najpopularniejszą, albo jedną z popularniejszych drużyn piłkarskich na całym świecie. Oczywiście nie jest to takie jawne sponsorstwo, to nie jest tak, że oni się wyświetlają, że oni są na koszulkach piłkarzy. No niestety nie, albo stety, zależy. Ale mimo wszystko to jest jedyna firma do papierosów, która tak mocno weszła w mainstreamowy rynek. Oczywiście nie ma co zapominać o tym, że współpracują z naprawdę wieloma influencerami, chociażby na Instagramie, chociażby na TikToku, ale i również recenzentami na YouTubie od wielu, wielu lat. Wspominaliśmy o RDA, ale myślę, że jednak ten Zeus wpłynął najmocniej na nasz rodzimy rynek. Ale Zeusa już zostawmy, bo o nim mówiliśmy, jeżeli chodzi o box. Aegis Legend. To był prawdziwy game changer jak na tamte czasy. To był boksik, który ładnie się prezentował, miał fajne materiały, wszystko ze sobą idealnie pasowało. Miał dużą moc, żeby współgrać z sabomami, czyli 200 W, tak! Wstrząsło wszystko odporność, tak! Nie najgorszy ekran, tak! I przede wszystkim konstrukcja, która zapadła wszystkim w pamięć. Nie można im zabrać tego, że od samego początku przyświeca im idea zrobienia produktu naprawdę solidnego, naprawdę porządnego, dobrze spasowanego ze sobą. I ja nigdy, przynajmniej nie pamiętam, żebym spotkał w ich produkcie coś, co nie było spasowane, żeby ta skórka nie była miękka, żeby te materiały były słabej jakości. Okej, wiadomo, że lakier schodził, ale z czego lakier nie schodzi? Wszystko zależy od tego, jak kto dba. Jednym z kolejnych urządzeń, które ja średnio pamiętam, był Aegis Kwong, zasilany akumulatorkami własnymi 18650, ale tam bardziej chodziło o to, że był to regulowany Kwong o mocy 100 W. Na tamte czasy to naprawdę robiło wrażenie. A listę tych sprzętów krótką, bo ciężko było wszystko wymienić, możemy zamknąć Aegisem Max, Sabomem, Zeusem. Dlatego, że to jest naprawdę kwintesencja tego, do czego oni w tym momencie doszli, jeżeli chodzi oczywiście o duże zestawy. 100 W mocy, jeden akumulatorek duży,
albo mały, sabą z górnym przepływem powietrza, który generuje ogromne chmury, świetne doznania smakowe, taka ta chmurka jest bardzo soczysta. Czyli tak naprawdę udało mi się przenieść to, co lubiliśmy z RTA do Saboma, wyszło im to świetnie, jest to już któraś wersja. Sam oczywiście Aegis za mocno się nie zmieni. To jest konstrukcja, która na przestrzeni lat nie zmieniła się znacząco, była udoskonalana, była lekko unowocześniana, ale nie przeszła jakiegoś totalnego redesignu. I to, o czym świadczy, że ta konstrukcja jest trochę ponadczasowa. Popularnych produktów, tym bardziej w Polsce, spod marki Geekway mógłbym wymieniać i wymieniać, wymieniać, ten film by nie miał końca. Nie ma to sensu. Chciałem wam w figurce przedstawić historię jednej z najbardziej popularnych marek na rynku. Jeżeli takie filmy wam się podobają, zostawiacie łapeczki w górę, komentarze, z czym kojarzy wam się ta marka i jakie sprzęcie od nich mieliście. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.